Z mią, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony ja Hunter. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Outer Worlds. A właściwie do przygody naszej Aniki z zewnętrzniejszych światów. W dzisiejszym odcinku, cóż, trochę na blind polecimy sobie. Myślę dalej. Trudno powiedzieć gdzie, w sumie nigdzie nie zaplanowałem jakoś specjalnie. Gdzie pójdziemy, ale no, pozwiedzajmy na początek, może zamiast iść prosto z questem głównym, bo przecież exploring to ciekawa część gameplayu oczywiście, tak? Co ja tam jeszcze chciałem powiedzieć? Na pierwszym odcinku był problem z moim głosem właściwie. Mianowicie byłem za cicho i mnie zagłuszały różne rzeczy. Teraz podkręciłem nagrywanie. Znaczy, kurwa, podkręciłem głośność, dlatego powinno mnie teraz słychać dosyć jebitnie. Tylko jeszcze popatrzę. O, nagrywa się. Nie chciałem. O, Marauders. Co my tu mamy? Mamy pana Maraudera. Mordera strażnika. Marauders. Chcemy znowu przypierdolić mu z ciabaka. Co tam jeszcze jest? Swojony. Mogę tutaj go zaznaczyć. Gdzie zaznaczy? Dobra. Teraz tak. To jest jakiś zbir, strażnik. Szlak wie co to jest. Dajmy szybką F5. Takiej grze to jest najlepsze narzędzie gracza i myślę, że ten ma jakiś w ogóle strój. Myślę, że wypierdolimy temu zomrzyna. Okej, widzieliśmy teraz jak zadziałał ten nasz ale mi wywalił typiarz. No dobra, to bucha. Bang. Kurde, ten typiarz coś nie ginie. Pod którym ja przyciskiem mam pistolet. Pod tym. Bang. Dobra. Dało się zabić. Właśnie, nie pokazałem wam, co jeszcze zmieniłem przed odcinkiem, żeby was tym już tam nie niepokoić. Mamy tutaj system jakby ulepszania naszego inhalatora, naszego buchownika. Możemy dodać do niego jakieś składniki, żeby mieć mocniejsze wrażenie, jeśli wiecie o co mi chodzi. No, a tak naprawdę po prostu myślę, że wsadzę tutaj jakieś wytrzymałość, bo co, tu mogę nawet piwo mogę sobie zajebać do bucha, czy jakieś coś tam inne. A tu większość daje mniej więcej to samo, czyli albo regenkę, albo podstawową wytrzymałość. Tylko się nie wiem, czy wytrzymałość to jest chyba... Co to jest? To jest więcej HP? To się zalicza? Czy... To jest dobre pytanie. Nie wiem. Czy powiem to jakiś kodeks podstawy? Czynek, do pory snu. A zmęczenie to tam pragnienie, to tylko na trybie supernowa, na tym trybie jest tam więcej jakby rzeczy i w ogóle takich mechanik, które no są upierdliwe i tak dalej. Ja bym chciał bardzo dowiedzieć się, co to jest wytrzymałość. Śmiecie, ekwipunek, ble, 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 ble. Pewnie to już gdzieś zgubiłem. Zagrożenie, znaczy, ble. Umiejętności, reputacja. Zarządzenie, rozgrzewanie, zepsuty, zrywanie się, naprawa. Chowanie broni. R. Wstrzymaj. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Kontrola, umiejętności, rozmowy, nowy plus. Walka, o. Podstawę walki. Zdolność do rozmowy. Co
celu spowoduje jego automatyczne osłabienie. Nie krytyczne, inhalator. Draśnięcia, ataki. Całe punkty i trafienia w głowę, wszystkie. Dobra. Nie mam pojęcia, co to jest wytrzymałość. Jakby. Nie wiem, czy to jest. Nie, do wskaźnika to jest, co? Nie. No właśnie, można też. Tak w bok robić susy. W sensie uniki. Ale nie mogę do przodu. Niestety. Dobra, gdzie my tu możemy jeszcze iść? Bo tu były jakieś typki. Właśnie, czy ja zdotowałem tego ostatniego? Ja tu tego ma zrobieni. Część broni. Gdzie jest ciało tego gościa? Czy ono już wyparowało? No nie gadać. Ale syf, najgorszy. Najgorszy. Ewidentnie. Pozwiedzajmy. Pójdziemy sobie tu. Tam coś mamy. Kanid alfa. Dzikie kanidy. Mam nadzieję, że mnie nie rozklepią. Zobaczę tylko, czy się nagrywa wszystko tam dalej. Ile mam na liczniku? 6 minut. Dobra. Chciałbym właśnie dzisiaj chwila. On śpi? Co mu się dzieje w ogóle? Chowa się w ziemi. Interesujące. Czy one mnie jakby zauważą? Czy mogę spokojnie do nich podejść? Z ostrym pierdolnięciem. Ja bym tu myślę ich zabił. Szybka eksterminacja i mocny ragdoll. Ale mu głowę zmiażdżyło. Zajebiste. Subcio. Części pancerza. Łopata. Bierzemy. Niestety gorsze obrażenia na sekundę. Ale kurwa łopat. Można tym rzucać? Tak jak było w tym Far Cry'u, można było rzucać łopatami. One były OP. Pamiętam. Co my tu mamy? Jakieś części pancerza, jakieś apteka. Co my tu jeszcze mamy? Pozytywka. Rewolwer. Znaczy ten rewolwer to jest jakby... O! To jest coś innego. Dobra, to zamieńmy sobie z naszą potężną łopatę. Jaką mamy za ammo? Lekka. Specjalne odrzucenie. Krwawienie. Obrażenia na sekundę. Tylko czemu to mają mniejsze obrażenia na sekundę? Obrażenia 41, no ale pewnie wolniej strzela. No dobra, zostawiłbym sobie taki rewolwerek. Śmiesznie wygląda, taki luźki jest. A pójdźmy może w górę tej rzeki. Czy mi się wydaje w ogóle, czy... Jakby... Ona mnie spowalnia, ta rzeka. Dlatego użyjmy każdego sposobu bany hoppingu. O kurde, nawet działa. Poniekąd. Dobra, to jest tutaj to miejsce, tak? To miasteczko. To w sumie co? O! Nagrobki. A jakieś niskie. I to jeszcze na ruderze jakiegoś domu. Idealny przepis na horror. Whoa, hey, where'd you come from? Ty? Chcesz ze mną rozmawiać? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. O, bardzo dobrze. Przejazdem jestem. Ain't safe out here.
You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Bardzo niskie ceny. Jakby drące. Alex Hawthorne. I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. Nie wiem, czy chcę mówić, kim jestem, szczerze. Oh, worse. Unemployed cannibals. You ever seen a marauder hold down a job? Or put a stake into society? drabiny społecznej, co? Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Od palca. Ciekawe, co to znaczy. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Oczywiście, że Spacer's Choice family. Wszyscy tutaj tego kosmoluba lubią. A właściwie to są podwładni wielkiej korporacji. Nie wiem, czy grabarz będzie w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbuj. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Freelancer. No grałem w tego Anthema, więc ta. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Mhm. Czyli spłacanie długu, co? Gościu nie wydaje się taki zły. Możemy mu sobie pomóc. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Wyciąganie hajsu z ludzi. Coś mi to przypomina, ale nie wiem co. Też niektórzy mogą się domyślać. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Oczywiście za puli. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Okej. Okay. Czy yeah? Coś jeszcze mogę go zapytać? Skoro masz... Ja pierniczę. No dobra. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Trud życia w dziczy. Nie bądźmy dla niego aż tacy niemili. Every now and again a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Oczywiście. Hang on, I'm doing some math in my head. Dobra. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees.
Ja w sumie to taka opcja dialogowa tak wyglądała na bardziej taka, nie wiem, szydercza, ale w sumie on widzę, że ma wyjebane. I bardziej odebrał to w stylu takie po prostu zapytania. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Couldn't tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Ah, avoid it. Shouldn't have said that either. Look, forget I said anything. Kurczę. No dobra. To, że oni są tymi korporacyjniakami, to widzę, że straszne ograniczenia są przez tą spółę. Czy pochodziłbym tu jeszcze gdzieś? Samotny grób. Na przykład, bo on mówił, że tam gdzieś tutaj za tymi górami są tereny tych marudersów. No to weźmy się z nimi spotkamy, może porozmawiamy przy kawce albo herbatce. Nie? Prawdopodobnie nie. Coś tu mi migało, czy mi się wydawało? A, nie wiem. O, i mamy ich. Jakiś kamp. O. Maruder Hooligan. Nie mam pojęcia, co to znaczy naprawdę te jakieś w nawiasie hooligan, nie hooligan, jakiś zbir, człek. Banditos, Los Banditos. Naprawdę nie wiem pojęcia, nie mam pojęcia, czym to się różni. Zastanawiam się tylko. Znaczy, wydaje mi się, to są tylko takie. Dobra, myślę, że zacznijmy się z nimi naparzać. O, panie, dobra, czyli oni są potężni. O, panie. Tu jeszcze jacyś idą? O, fuck. Oni naprawdę klepią. Chciałbym mieć jakieś lepsze. Eku. Tego co widzę. Ale fajnie, że mi się strzela z tego rewolwera nawet. Rewolwera. Karabin szturmowy. O, chyba już nasz problem z małej liczby damage'a będzie rozwiązany. Dobra, teraz tak, widzę, że trochę tak obrażenie na sekundę to jest taka słaba statystyka, w sensie bo dla mnie na przykład liczy się, żeby wywalić większy dips w główkę, na przykład po prostu wywalić bułę. Co to jest w ogóle? Że myślę, że jedną tutaj broń jakby można by trzymać. Co to jest? Broń długa. Na broń długą i pojemność i ciężka amunicja. A ciężkiej amunicji to ja nie mam zbyt dużo. Jak wygląda? No, tak. Ciekawie w sumie. Ale dobra, weźmiemy sobie. On raczej zadaje duże obrażenia, bo tam duże obrażenia na sekundę widziałem. Ale w karabinie raczej to będzie jakby no ważniejsze na pewno niż w pistolecie mi się wydaje, bo w pistolecie to raczej mówię, no damage jakby nasz na on hit, tak, się liczy. Na shotgunie to w sumie różnie. Dobra, ale widzę, że ci goście są dosyć, no, że tak powiem, upierdliwi. Dobra. Teraz tak, jak wygląda ta sytuacja stąd? Tam nikogo nie ma, widzę jakieś krzesło. Tu mamy jakiegoś kanida, tam mamy wandala i strażnika. Oni są, nie są chyba tak potężni jak ci chuliganie. W sensie, znaczy te, na, nie wiem, te jakieś nazewnictwo, jakby ich klasy czy coś, to jakby kojarzy mi się z Skyrimem.
gdzie tam jakby, no już pamiętałem mniej więcej, że któryś tam ten to jest po prostu, że level ma taki, a nie inny. Zbirów trochę tego, no raczej myślę nie są jakoś turbo potężni, myślę, że będzie można ich zabić. Mam dużo apteczek, mam naładowane skupienie na maksa. Myślę, że możemy to rozpocząć jakimś. Jakbym, szkoda, że nie mam granatów, powiem wam. Strasznie bym tam pierdolnął granatem. Temu to myślę, załatwimy go w ten sposób. O kurde, naprawdę jest potężny ten karabin. Oj. O. Interesujące. Zginąłem. Autozapis. Gdzie? No cóż, o, po tej rozmowie, dobra. To ja może zrobię tak, że spowoduję tutaj nagranie i wrócę do was, kiedy wyczyszczę jednak tamten obozik. No to do zobaczenia za chwilę. Okej, zabiłem tych maruderców. Tym razem tylko smutna buzia, bo nie wyleciało z tych chuliganów mi karabin, tylko wyciała mi jedna szabla. Także ostry przypał. Tu mamy jakieś w ogóle do otwarcia zamku, ale nawet nie mam takiej zdolności potężnej otwierania zamków. Tak teraz właśnie sobie tutaj tylko jakieś rzeczy tutaj zbieram. To by było. Powiem wam tak, na tym poziomie wysokim strasznie jakby strasznie tipsy wywalają ci kolesie. Masakryczny wręcz, bym powiedział, bynajmniej teraz, jak nie mam żadnego armora ani nic, może się zmieni, jeżeli zdobędę jakiś lepszy eku. I czy to w ogóle się nagrywa? Tak, nagrywa się, mamy 22 minuty. No, myślę, że takie te odcinki z The Outer Worlds będą takie, nie wiem, 35-40 minutowe, bo jednak myślę, że jeżeli to miało być, nie wiem, jakieś 30-25 minut, to byłoby to zdecydowanie za mało. Tak, co my tu mamy? Dalej, jakoś tak, nie wiem, czuję obrzydzenie do tego miasta, nie wiem dlaczego. Lubię zawsze sobie połapić, zanim coś konkretnego w ogóle zrobię. To nie wygląda zbyt przyjaźnie. I nie jest zbyt przyjazne. Zróbmy sobie szybki zapis, żeby tu nic nie wybuchło. Coś tu świeciło, czy coś mi się wydawało? A nie wiem. Kaseta nabity, części pancerka, jakieś piwsko. Ok, Saberton. O, i możemy otworzyć ten safe. Myślę, że w nim coś będzie. Wszystkie te czynności uchodzą za działania przestępcze. Spotkają się z dysaportowaniem, jeśli chcesz wykonać je bez konsekwencji, daj się przełapać na gorącym uczynku. Ale ja chyba nikogo nie okradam. Już nikogo tutaj nie ma. A znalazłem co? Lekki karabin szturmowy. Jest na broń ciężko. Czy na amunicję ciężko. Okej. Okay. Karabin myślę sobie zamienię. Ten karabin sobie zamienię na pistolet. Czy z pistoletem sobie. Nie umiem mówić. Widzę, że te bronie kosmoluba są takie w formie zawsze zmienionej rury. O nie. Nie, ja nie chcę się z tobą bić. To mi wygląda na jakieś późniejsze tereny. Ja stąd spierniczam. I pójdziemy sobie pogadać do miasta. Zapiszę sobie grę. Zgubił mnie, już mnie tam nie chce.
bardzo dobrze. Okej, wejdźmy może od tej strony. Już tutaj jestem. Tego miasta. Jeszcze jakieś takie... zarośnięte te tereny. Interesujący. Jakieś pszczurki. Myślałem szczerze, że tu będzie ktoś żywy, w sensie człowiek. Ale okej. Okay. Tu mam dalej jakiś energol, jakiś energetyk, coś tam. Nie mam klucz. Automat sprzedawczy. Automat sprzedawcy. Umiejętność kogowana poziomie co najmniej 20 pozwala sprzedawać przedmioty automatycznym sprzedawcom. Chyba mam taką. Zastrzeżone przedmioty można kupić tylko w przypadku przydania odpowiedniej wysokiej reputacji. Okej. A czy ja mogę to jakoś zhakować? Mi się wydaje, że chyba kiedyś było, chyba przynajmniej można. Tak, pancerz. Typ pancerza ciężki. Determinacja, broń biała, ukrywanie się. Znaczy, no w zasadzie jakby ta umiejętność to jedno, ale pancerz to drugie, a jak ci przeciwnicy mi tyle wywalają, a ja praktycznie pancerza nie mam, przydałby się jakiś lepszy, szczerze powiedziawszy, średni broń biała. Lekki determinacja. Ten nic nie daje na przykład, ale wydaje mi się, że chyba raczej taki jakby pancerz jestem w stanie gdzieś znaleźć. Uniki, ukrywanie się. Nawet nie mam za to nawet pieniędzy, mam na to. No, cztery pancerza to jakoś tak... Jakoś tak mnie nie jara. Mogę sprzedać łopatę. Sprzedam łopatę. Jak tu da się ją tutaj sprzedać? Jak ją to tutaj sprzedać? Na pewno tak. Wszystkie śmieci. A nie, bo ja nie mogę. Bo ja nie mogę sprzedać czym tym. Sprzedam. Kurwa. Automatem sprzedawczym sprzedawać tych rzeczy, bo muszę mieć 40. No tak, 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 okej. To nieważne. Czy oni tu coś mają fajnego? Czas trwania szkodliwych efektów stanu. To jest fajne. Atrybuty ciała, jakieś rzeczy. Trzymałość, przywraca umiejętność. Ciekawe, czy będzie lepsze te adreno. Aha, przywraca 25% wytrzymałości. Czyli to daje większą regenerację HP, czyli wytrzymałość to jest HP, ok. To ważne, jakby ważna informacja dla mnie. Oraz broni, jakieś buffy w ogóle, kosmoszlugi. Aha, na początku... Chyba, że na początku dostajemy buffa, a potem dostajemy debuffa, ok. To zrobią nam papierosy. Tu jakieś rzeczy. Dobra. Jaki karabin szturmowy to taki mam. Kij do ciepa. Ciepa. Nie wiem. Ciepa chyba. Ammo mam. Dobra, jebać ten automat. Jak tam nagranie? 10 minutek, ok. Nikopasty. Ja to poza nagraniem raczej tam pomiksuję, jeśli coś fajnie. Tutaj jakieś rzeczy, te jakieś do hakowania. Mogę tutaj wsadzić, co tu jeszcze mamy. O! Łączniki obejściowe, czyli dingsy do hakowania, dobrze. Jakieś te kremy, coś tam. Dalej nigdzie nie mogę iść, okej. No dobra.
No to wbijamy do miasta w takim razie. Nadbrzeże. To jest to miasto, gdzie niby tego słończyka robią. Biedne słoniki. No, wygląda bardzo ponuro, muszę przyznać. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauder's got in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. You're kidding me? Damn. Always thought he was made of sterner stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plagued? Ah, shit. I had some of his salt tuna. You moron. Ale rozmowa. Nie no, chciałem ich posłuchać, bo wydawało się, że gadają o czymś ciekawym. Ale taka właśnie fabryka z wielkim tym, jak to się nazywa, pokojem na cały widok na całe miasto, a reszta to takie właśnie w stylu takich, nie wiem, slumsów mi się wydaje. Może nie slumsów, ale takie, no, widać, że tu nie żyje się najlepiej. O, mamy stół warsztatowy. Jak mogę ulepszyć mój rewolwer? Mogę zainstalować modyfikacje, których nie ma. No niestety. Pancerz też nie. Majsterkowicz, naprawy, rozmontujcie. Czy to bardziej bym chyba... A, może czekaj. Łopata nie była zbyt droga, tylko rozmontuję łopatę na części. A to może jeszcze zostaje, bo chwila. Wartość 7 bitów. No, bogaczem po tym nie zostanę, dlatego myślę, że też to po prostu rozmontuję, a to sobie jeszcze zostawię. Czy coś tu jeszcze jest? Kolejny jakiś dings do hakowania. Co my tu mamy? Użyj terminalu. Co my tu mamy? Dałeś sobie wszystko, czas wlać z siebie. Czas wlać w siebie wszystko. Kosmo lub Holcomb P. Wstępne są 3 zgłoszenia. Zgłoszenie numer coś tam. Lista czynności, które należy wykonać. Uruchomić silnik, ponowić próbę, kopnąć ładowacz. To kopnięcie zawsze działa. Przeklnąć ubite palce stopy. Muszę dodać co najmniej 8 kroków, ponowić próbę, słychać grzechotanie, uwagi obsług technicznej, niech to szlak. Zastanowiłem się na nogi, no ten 2 tygodnie temu. Nie żebyś miał nogi, ale wiesz o co chodzi. Chyba znowu odchylił się rdzeń stojana. Czyszczę to i poprawię. Dobra, jakieś gówna. Co tu mamy? Priorytet. Uruchomi się niezgodny z harmonogramem. Bez problemu zostanie. Znowu jakieś chorobitki. Priorytet niski. Pójść na północ. Powiedziałem na północ, ty bezużyteczny transkryptorze. Dobra, coś jest... Możliwe, że coś z tego wyciągnę na mapie? Jakieś lokacje czy coś? Chyba nie. A może? Krówka podrzę. No bo coś mówił o jakimś... tym, o jakimś właśnie złomowisku i robotach, ale chyba mi się nic nie dodało na mapki, a szkoda. Dynksy do otwierania zamków. Nie wiem, czy to dom, bo dzisiaj jest mój. Właściwie to są skarby. Zobaczmy, co my tu mamy. Locker do cep. Tam ciepa. Co to jest w ogóle ciep? Pewnie gracz, coś. Jakby, nie wiem, czy tu coś jest... Nie no, czy jakby było, że to jest, nie wiem, kradzież, no to pewnie
byłoby coś w stylu, że jest czerwony, nie? To chyba przy tym kolesiu. Tym grabarzu było coś czerwonego. Kolejny jakiś terminal. Holocomb Robert. Znowu tego samego gość. Otóż ostatnie wyszukiwanie. Pierwszy wpis. Indumati opuściła dzisiaj nabrzeże, przeniesiono ją na Terle 1. Pocałowałem ją na przegnę i spytałem, czy jeszcze jakikolwiek się zobaczymy. Kiedykolwiek. Oboje widzieliśmy, że nie ma na to szans. Pójdź w niebo i pomyśl o mnie, a ja też pomyślę o tobie, gdy spojrzę w niebo. Holsom. Transkrypcja na taki da. Indumati. Robercie, nie pozwolono mi jej zatrzymać, ale wiem, że otoczysz ją miłością. Może nawet znajdziesz jej więcej, niż mnie byłoby na to stać. Potrafisz być cierpliwy i obecny w sposób, który zawsze był mi obcy. Według firmy nie ma imienia, dopóki jego nie nadasz. Nazwałam ją Parvati. Mówią też, że jej datą urodzenia będzie dzień przywiezienia jej do ciebie. W rzeczywistości urodziła się 7 lipca. Sprawy by czuła się wyjątkowa, bo mnie nie będzie to dane. Lubiła, jak jej śpiewałam, tylko wtedy przestawała płakać. Indumati. Aha, czyli dziecko. No to ciekawe, jak tutaj wygląda ten korporacyjny świat względem dzieci. Dzień czarny późno, wertując przewodnik dla młodych kosmolubów. Z przyzwyczajenia prawie zacząłem czytać go na głos. Minęło już 10 lat, a ja wciąż znam niektóre fragmenty na pamięć. Chyba wezmę kolejny tom do pracy w fabryce konserw, w miejscu, gdzie jadam obiady. Jest jakieś nieużywane biuro. Równie dobrze mogę przeczytać całość jeszcze raz. Dobra, ciekawe, ciekawe. Podobało mi się ta wzmianka z tym, że tam właśnie... Ojejciu, przepraszam. Przez przypadek mi się... Co jeszcze jest do ograbienia? A nawet już wie, po prostu będę zabierał wszystko, co mają. Nie ma lustra. Ciekawe. No dobra, ograbiliśmy dom tego pana Holocomba, czy jak on się tak nazywał. I czy... jak to wygląda z czasem? No, jeszcze chwilę, myślę. Fina, to jest co? Komisariacik. Nothing I can do about that. Tu mówił ten grabarz, że tu będzie jakaś fina, bo tutaj lepiej chyba będzie jakby z... no, nie pokazywać broni, pani jakiś komendant, czy tam posterunkowej. I ona coś ma niby z tymi maruderami. Zobaczmy, co chce. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Dyktyloskopijny fałek? Nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli wiecie, możecie to napisać w komentarzu. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Margines ciekawe. Mówi jak jakiś robot w ogóle. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Lepiej myślę nie mówić jej, że jakby... znamy się? Nieważne. jakby... A, bo dobra, nie chcę mi się tego w sumie patrzeć na to. Wiecie, mamy nowy quest, jakiś dzienniczek. Zagarść palców.
Musimy rozjebać tych typków. Gdzie oni są? O! Tam, gdzie już byłem. To ciekawostka. No dobra, ale myślę, że w to będzie dopiero już w następnym odcinku. Znowu sobie to wyłączyłem, ja pierdolę. Myślę, że pójdziemy pogadać z tym gościem tam. Czy nie wiem, czy tam. Dziś pogadamy z tym. Z tym kolesiem, który miał coś wiedzieć o regulatorze zasilania, którego potrzebujemy. Myślę, pozwiedzamy jeszcze to sobie to miasto. A oprócz tego, no to myślę, że jeżeli już tam pogadamy z nim i on na przykład, nie wiem, gdzieś na drugi koniec mapy nam da jakiś znacznik, że gdzieś tam mamy iść coś zrobić, to wtedy, nie wiem, pójdziemy sobie prawdopodobnie jakieś tutaj poboczniaki zrobić, bo poboczniaki lubię. Walnąć sobie, zawsze to jest trochę walki, a walka jest fajna. Więc jeżeli się oczywiście podobał odcinek, zostawcie łapę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Możecie się na razie spodziewać, że przynajmniej spróbuję, by było mniej więcej o 16 odcinek. Chociaż różnie to bywa, bo teraz jak są te studia, to dzisiaj na przykład cały dzień miałem zajebany i teraz nagrywam właśnie to w nocy. Dlatego mój komentarz w sumie w tych dwóch odcinkach nie jest jakiś turbo wybitny, ale no cóż, staram się jak tylko mogę, żeby to było ciekawe. No dobra, ale to koniec mojego pierdolenia. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.